9 listopada 2019 roku. Znowu jesteśmy na Odolanach, znowu w otoczeniu wyjątkowych pojazdów. Znacie już SM42-350. T25003 to jeden z najnowszych nabytków PKP Cargo. EU07-128 w kolorystyce takiej, jaką takie pojazdy nosiły w latach 80. XX wieku. Co charakterystyczne, to malowanie nie ma żółtego czoła, które były w pewnym momencie wyróżnikiem malowania pojazdów trakcyjnych na polskich kolejach. Przez wiele napraw, przeglądów, pojazdy te zmieniały swój wygląd. I ta lokomotywa straciła między innymi charakterystyczne wiadra, czyli obudowy reflektorów, które były standardem na polskich kolejach mniej więcej od przełomu lat 20. i 30. XX wieku aż do lat 90. Tutaj zamontowane są już nowoczesne reflektory i przy tej okazji zmieniono obudowy na nowe. A z tym bywało różnie, ponieważ czasami montowano te nowe, nowoczesne reflektory w starych wiadrach. Tutaj natomiast zrobiono obudowy nowe. Natomiast nie zmienia to faktu, że lokomotywa ta w tym malowaniu prezentuje się wyśmienicie i szczegóły malatury zostały w taki sposób dobrane, żeby odzwierciedlić właśnie malowanie historyczne. Jest to kolejny przykład, w którym pojazd PKP Cargo staje się narratorem historii kolei. Rozwój trakcji elektrycznej w Polsce miał bardzo burzliwy i trudny przebieg. Zaczęło się od tego, że w połowie lat 30. XX wieku zaczęto elektryfikować warszawski węzeł kolejowy, począwszy od najbardziej kłopotliwego miejsca, czyli tunelu średnicowego. Mieliśmy już kolejowy przemysł, ale nie mieliśmy technologii, żeby dostarczyć to, co jest najbardziej skomplikowane, czyli urządzenia elektryczne. Nabyliśmy je w Wielkiej Brytanii i pierwsze pojazdy trakcyjne, zarówno lokomotywy, jak i pojazdy, zespoły trakcyjne, były tak naprawdę z angielskim sercem. Rozwój ten trwał raptem kilka lat, bo wybuchła II wojna światowa. Po wojnie z przedwojennego taboru ocalało niewiele. Mniej więcej połowa zespołów trakcyjnych, niewiele lokomotyw. Trzeba było próbować odbudowywać tabor, a przecież planowany był dalszy rozwój elektryfikacji kraju. W związku z tym znowu nie obyło się bez zakupów. Kupowaliśmy lokomotywy i zespoły trakcyjne w Szwecji, która jako państwo neutralne całkiem nieźle zniosła II wojnę światową. Później okazało się, że Niemcy, oczywiście ci wtedy lepsi Niemcy wschodni, nerdowcy, wcześniej wystartowali z produkcją pojazdów elektrycznych, tak więc znowu lokomotywy czteroosiowe, sześcioosiowe, a także zespoły trakcyjne, i to nie tylko podmiejskie, ale również dalekobieżne, kupowaliśmy w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Lokomotywy czteroosiowe EU04, lokomotywy sześcioosiowe EU20, elektryczne zespoły trakcyjne EN56, dalekobieżne zespoły trakcyjne ED70. W tym czasie, w latach 50., zaczęliśmy produkować polską lokomotywę elektryczną, mianowicie ET21. Lokomotywa ta opierała się na konstrukcji radzieckiej, ale zmiany konstrukcyjne, które wprowadził polski przemysł i polscy inżynierowie, były bardzo daleko idące. I polska lokomotywa, oznaczona 3E, a na kolei jako ET21, była znacznie nowocześniejsza od pierwowzoru radzieckiego i wyglądała też zupełnie inaczej.
Tak więc mieliśmy mniej więcej zabezpieczone potrzeby co do lokomotyw towarowych. Był problem z lokomotywami uniwersalnymi, z lokomotywami do prowadzenia pociągów pośpiesznych, ekspresowych. Poczyniono więc pewne zakupy. W Czechosłowacji kupiliśmy 30 lokomotyw EU-05, później przebudowanych na EP-05, żeby mogły szybciej jeździć, ale to cały czas było mało. Lokomotyw do ruchu pasażerskiego było mało. Kilka serii, po kilkadziesiąt sztuk, 20, 30, niewiele więcej. To nie było w stanie wypełnić tych potrzeb przewozowych, które istniały na polskich kolejach. Znowu udano się do Brytyjczyków, podobnie jak przed wojną. Zakupiono 20 lokomotyw, które wywodziły się konstrukcyjnie z brytyjskich maszyn serii 81, 82, 83. Lokomotywa, która była pierwowzorem, była zasilana prądem przemiennym. W każdym razie Brytyjczycy na początku lat 60. dostarczyli lokomotywy plus nabyto licencję. W ten sposób zaczęła się długa historia lokomotyw EU-07 i całej rodziny lokomotyw pokrewnych na polskich torach. Cała historia zaczęła się od takich pojazdów. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku brytyjskie koleje poszukiwały nowego typu nowoczesnej lokomotywy elektrycznej. W związku z tym stworzono 5 prototypowych serii pojazdów. Nadano im oznaczenia od 81 do 85. Bezpośrednim przodkiem lokomotywy EU-06 dla Polski była Class 83. Jakkolwiek lokomotywy EU-06 dla Polski były podobne do swego pierwowzoru, co tu dużo kryć, były znacznie ładniejsze. Od późniejszych polskich lokomotyw oryginalne wykonanie różniło się nieco innymi reflektorami, które później ujednolicono z lokomotywami produkowanymi w Polsce. Pierwsze polskie wykonanie lokomotywy, typ 4E, rodem z Pafawagu, wyprodukowano 240 takich lokomotyw. Jedną z nich jest nasza dzisiejsza bohaterka. Naprawa poziomu P4 wykonana 31 października 2019 roku, czyli raptem parę dni temu. Poziom P4 to jest jedna z bardziej zaawansowanych napraw lokomotywy, czyli taka, w której w bardzo gruntowny sposób zaglądamy w każdy podzespół pojazdu i wymieniamy, co się tylko da, remontujemy, regenerujemy i oczywiście również odświeżamy malaturę pojazdu trakcyjnego. Nowe malowanie naszej lokomotywy było malowaniem fabrycznym od początku produkcji aż do roku 1988. Schemat powrócił w latach 2000, kiedy to przy okazji napraw połączonych z odnowieniem malatur lokomotyw stosowano podobne barwy, używając różnych odcieni zieleni. Naszą lokomotywę przyjęto do eksploatacji 7 listopada 1970 roku. Tak więc dzień jej prezentacji to okrągła 50. rocznica jej służby. Miała okazję pracować w Łodzi, Kutnie, Warszawie, Poznaniu i Tarnowskich Górach. W starym stylu oznaczenie serii i numer pojazdu jako odrębne elementy przymocowane do poszycia pudła, kolorystyka, wszystko zostało tak dobrane, żeby ten pojazd jak najbardziej przypominał swoje wydanie pierwotne. Lokomotyw tych zbudowano mniej więcej 500. Trudno jest podać nawet dokładną liczbę, ponieważ w tej rodzinie EU-06, EU-07, P-07, EP-08, ET-41 były również lokomotywy dwuczłonowe. Trudno jest więc powiedzieć, jak nawet je liczyć, czy liczyć całe zestawy, czy pojedyncze sekcje. W każdym razie,
Ponad 500 egzemplarzy takich lokomotyw trafiło na polskie tory, zarówno do przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, jak i później do różnych spółek, które powstały w wyniku podziału PKP, ale także lokomotywy z tej rodziny jeżdżą u przewoźników prywatnych. EU07 wytwarzane były w dwóch podstawowych wykonaniach. Najpierw wytwarzano te lokomotywy jako typ 4E w zakładach Pafawag we Wrocławiu. I to jest właśnie jedna z tych lokomotyw. Charakteryzują się one tym, że zewnętrznie, ale również elektrycznie, są bardzo podobne do swojego angielskiego pierwowzoru. Prawie się nie różnią, a zewnętrznie, gdyby nie oznaczenia serii, trudno byłoby odróżnić EU06, oryginalną brytyjską, od EU07. Późniejsze lokomotywy produkowane były w HCP u Cegielskiego w Poznaniu i one oznaczone już były jako typ 303E. Skąd ta różnica? W momencie, kiedy wprowadzono te lokomotywy do produkcji, typy, te oznaczenia przemysłowe typów były jedno, dwucyfrowe. Później zmieniono normę i oznaczenia były trzycyfrowe, przy czym trójka z przodu oznaczała lokomotywę uniwersalną, a te lokomotywy, litera U, były przewidziane jako lokomotywy uniwersalne. Tak więc te późniejsze lokomotywy, 303E, różniły się zewnętrznie przede wszystkim tym, że zamiast pudła gładkiego miały pudło ryflowane. Porównajmy oba wykonania lokomotyw. Pierwotne, czyli 4E z Pafawagu, miało gładkie ściany boczne, wzdłuż których biegły metalowe elementy ozdobne. Wykonanie to bardzo przypominało brytyjski pierwowzór. Lokomotywa 303E od Cegielskiego miała ryflowane ściany boczne. To był zewnętrzny objaw zmian konstrukcyjnych w pudle, jakie tu wprowadzono. Lokomotywę pozbawiono kratki wentylacyjnej w przedziale wysokiego napięcia. Przekonstruowano również czołownicę, aby przystosować pojazd do montażu sprzęgu samoczynnego. Zmienił się również wygląd zgarniaczy. Opowiadając historię tej rodziny lokomotyw, należy jeszcze wspomnieć o lokomotywach EP08, które miały poruszać się z wyższą prędkością. Pierwotnie planowano 160 km na godzinę, poprzestano na 140. Ze względu na pomarańczowe barwy, lokomotywę pieszczotliwie przyzywano świnią. Pierwotne wykonanie tych lokomotyw nie sprawdziło się ze względu na ułożyskowanie wału drążonego takie jak w pierwowzorze. Lokomotywa zmodernizowana używała łożysk tocznych, które jednak trzeba było importować. Finalnie pomarańczowych EP08 wyprodukowano jedyne 15 sztuk. 303E z Poznania od Cegielskiego utraciła ozdobne listwy, dostała za to nową czołownicę przystosowaną do montażu samoczynnego sprzęgu. Prezentowana tu lokomotywa to EP07, przebudowa z EU07 poprzez zmianę przekładni. Lokomotywy te nie jeżdżą szybciej od pierwowzoru, ale przy tej samej prędkości jazdy wirniki silników obracają się wolniej, co poprawia trwałość silników. Dzieje się to jednak kosztem siły pociągowej. Jak widać, nie ma nic za darmo. EU07 to lokomotywa czteroosiowa, posadowiona na dwóch wózkach i przy każdej osi znajduje się silnik trakcyjny. Tutaj, tamta czarna obudowa, a tam wewnątrz to jest obudowa silnika trakcyjnego. W momencie, gdy pojazdy te były projektowane i produkowane, była to konstrukcja nowoczesna. Wszystko tu jest
pięknie odnowione. Wymienione są wszystkie ważne elementy lokomotywy. No, pamiętajmy, przeszła ona przegląd poziomu P4, czyli bardzo poważną naprawę. W konstrukcji lokomotyw tej rodziny uwagę zwraca taki ciekawy układ jakichś tych dźwigni, krzyżaków. To jest przeniesienie napędu tej lokomotywy. Zestaw kołowy w lokomotywie elektrycznej bądź też w spalinowej z przekładnią elektryczną. Przy zestawie kołowym znajduje się silnik trakcyjny. Na osi zestawu kołowego umieszczono koło zębate. Drugie koło umieszczono na wale silnika. Oto najprostsze rozwiązanie przeniesienia napędu z silnika trakcyjnego na zestaw kołowy. Moment obrotowy przekazywany jest z silnika trakcyjnego na zestaw kołowy. Na styku koła z szyną zamienia się zaś w siłę styczną, a wszystkie te siły styczne dają nam razem siłę pociągową lokomotywy. W takim rozwiązaniu wyzwaniem jest sprawienie, aby obydwa koła zębate prawidłowo ze sobą współpracowały, aby ich osie były cały czas w tej samej odległości. W końcu mówimy o pojeździe w ruchu i zestaw kołowy i silnik trakcyjny należy jakoś odsprężynować. Aby zapewnić stałą odległość osi obrotu, silnik trakcyjny z jednej strony opiera się na osi zestawu kołowego, z drugiej zaś podwieszony jest do ramy wózka. Mówimy, że silnik trakcyjny zawieszony jest za nos. Zaletą tego rozwiązania jest prostota. Jego wadą to, że część parotonowego silnika trakcyjnego obciąża nasz zestaw kołowy. W lokomotywach rodziny EU07 i pochodnych silnik trakcyjny napędza wał drążony, który znajduje się na zewnątrz osi zestawu kołowego. Przeniesienie napędu z wału drążonego na zestaw kołowy odbywa się za pomocą układu czopów, wiązarów i krzyżaków. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno silnik trakcyjny, jak i przekładnia są całkowicie odsprężynowane na wózku. Nie obciążają one zestawu kołowego lokomotywy. Bez wątpienia, dzięki zakupowi brytyjskiej licencji, polski przemysł nauczył się kilku nowych rzeczy. Zajrzyjmy do wnętrza lokomotywy EU07. Jak już wiemy, przy każdym zestawie kołowym znajduje się silnik trakcyjny. Na dachu lokomotywy mamy dwa odbieraki prądu. Nasza lokomotywa jest pojazdem dwukabinowym. Środkiem przedziału maszynowego biegnie korytarz. W centralnej części lokomotywy znajdują się oporniki rozruchowe. Pod odbierakami prądu znajdują się przedziały wysokiego napięcia. Wejść do nich można z kabiny maszynisty, jednak w momencie, gdy odbieraki są podniesione i przedział jest pod napięciem, drzwi są zaryglowane. Takie rozwiązanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Naprzeciwko przedziałów wysokiego napięcia znajdują się przetwornice, urządzenia zmieniające napięcie prądu stałego. Z prądem przemiennym sprawa byłaby prosta, bo zastosowano by odpowiednie transformatory. Współcześnie zaś użyto by przetwornicy statycznej opartej na elektronicznych układach. W latach 60. przetwornica był to silnik elektryczny zasilający wałem prądnicę, która dawała inne napięcie niż to na wejściu. Dodatkowo na osi przetwornicy umieszczono wirnik dmuchawy chłodzącej silniki trakcyjne. Obok przetwornic znajdziemy sprężarki. Dostarczają one powietrze do układu hamulcowego. Sprężone powietrze jest wykorzystywane również do podnoszenia i opuszczania odbieraków prądu. Spójrzmy jeszcze raz na sylwetki lokomotyw 4E i 303E. Widać, że miejsce, w którym usunięto kratkę, to
przedział wysokiego napięcia lokomotywy. Cała nasza lokomotywa, gotowa do jazdy w stanie służbowym, waży tytułowe 80 ton. Każdy z wózków lokomotywy waży ponad 21 ton. Pomyślcie tylko, ponad połowę masy lokomotywy stanowią jej wózki. Po półwiecznej pracy na polskich torach, pojazdy te, no, można traktować bardziej już w kategorii oldtimerów, ale one cały czas, zresztą nie tylko EU07 i cała ta rodzina, ale też pochodzące od nich lokomotywy ET22 wciąż wykonują ogromną pracę przewozową. Lokomotyw EU07 i pokrewnych wyprodukowano ponad 500 egzemplarzy. Lokomotyw ET22 ponad 1000, a konstrukcyjnie, upraszczając rzeczywistość, można się pokusić o stwierdzenie, że ET22 to tak jakby półtorej lokomotywy EU07. Choćby układ napędowy. Zobaczmy. Taka sama konstrukcja układu przeniesienia napędu, co w lokomotywie EU07. Zarówno ET22, jak i dwuczłonowa ET41 pochodzą od EU07. Ta pierwsza wytwarzana była w Pfaffenwagu, ta druga w Poznaniu u Cegielskiego. Jeżeli EU07 to dla nas za mało, to bierzemy półtorej lokomotywy EU07, czyli ET22. A co, jeżeli to też za mało? Wówczas bierzemy dwie lokomotywy EU07 i robimy z nich jedną lokomotywę. Tak powstała ET41. E elektryczna, T towarowa, 41 o innym układzie osi niż BOBO, COCO, tudzież innym napięciu. W tym przypadku mamy BOBO plus BOBO, czyli lokomotywę, która powstała z połączenia dwóch lokomotyw czteroosiowych. Powiecie, no ale czy nie można było tego załatwić prościej, po prostu łącząc ze sobą dwie EU07? Można było, ale tak jest taniej, dlatego że jeżeli te lokomotywy mają być zestawione ze sobą w trwały sposób i jeździć z tymi ciężkimi brutami tam i z powrotem, to po co nam kabiny maszynisty w środku? To wszystko kosztuje. Taka lokomotywa jest tańsza niż dwie lokomotywy EU07. A oprócz tego ET41 to są po prostu dwie EU07 połączone ze sobą. Tam jest kabel sterowania wielokrotnego po to, żeby z jednego stanowiska maszynisty obydwa człony móc obsługiwać, ale poza tym elektrycznie, no to tak naprawdę to są rzeczywiście dwie lokomotywy EU07. Co widać, gdy przyjrzymy się tej lokomotywie w czasie jazdy. Widać, że na każdej z sekcji jest podniesiony odbierak prądu, ponieważ każda z nich ma swój niezależny układ elektryczny. Jedną z zewnętrznych różnic pomiędzy czołem lokomotywy ET41 a lokomotywą EU07 jest to, że ET41 ma gładki przód, nie ma tych charakterystycznych gniazd sterowania wielokrotnego, no bo ich po prostu nie potrzebuje, już jest połączona ze swoim drugim członem. ET41 przygotowana do jazdy, widać, że na obydwu sekcjach lokomotywy podniesione są odbieraki prądu. Ta lokomotywa jest w ogóle ciekawa, bo jeżeli się przyjrzeć, to człon A ma ściany gładkie, człon B ma ściany ryflowane. To znaczy, że ta lokomotywa miała podmieniany jeden z członów w wydaniu fabrycznym. Albo obydwa człony byłyby gładkie, albo obydwa byłyby ryflowane. A tu mamy takiego ciekawego składaka. Jak widać, na kolei warto jest patrzeć na szczegóły, bo czasami można się dopatrzeć ciekawych fenomenów. ET41
T-41 produkowane były zarówno z gładkimi, jak i z ryfelowanymi ścianami pudła, choć wszystkie pochodzą z zakładów Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. ET-41 ma czoło podobne do lokomotywy 303E, jednakże pozbawione jest ono gniazd sterowania wielokrotnego. Historia lokomotyw rodziny EU-07 to obraz historii elektryfikacji polskich kolei. Najpierw zakupy zagraniczne, później produkcja licencyjna, następnie rozwój własnych konstrukcji w oparciu o pierwowzór. Po wielu dziesięcioleciach pracy przyszedł czas na modernizację. Jedną z nich jest lokomotywa EU-07A. Stare silniki prądu stałego zastąpiono nowymi silnikami asynchronicznymi. Lokomotywa otrzymała nowy system hamulcowy i wiele innych unowocześnień. Jak widać, historia tej rodziny lokomotyw nie ma się jeszcze ku końcowi. EU-07-128. Dziesięciolecia pracy na polskich torach właśnie przeszła naprawę poziomu P4. Dostała kolejne już nowe życie i będzie nam służyć jeszcze przez wiele lat. Maszynistom życzmy zielonej, co znaczy niech wszystkie semafory na ich drodze przebiegu będą zielone. Tej lokomotywie życzmy dalszej, owocnej służby. Niech zwraca uwagę swoim historycznym malowaniem, które właśnie przywrócono. Niech zwraca uwagę ludzi ciekawych świata. Tak wyglądały lokomotywy w latach 80. XX wieku. W ten sposób uczymy się historii kolei.